Drodzy studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej, serdecznie gratuluję Wam udziału w zajęciach najpopularniejszej akademii w mieście. W tym roku będziemy spotykać się wirtualnie z Wami, ale zajęcia online to dla Was żadna nowość. Starsi z Was znają te zajęcia bardzo dobrze ze szkoły, a młodsi urodzili się ze smartfonami w rękach. Świat na ekranie jest więc Waszym naturalnym środowiskiem. Choć na Politechnice Opolskiej wolimy kontakt z naszymi studentami na żywo, to jednak i my, profesorowie, przenieśliśmy się do internetu. Mam jednak nadzieję, że jeszcze będzie okazja, abyśmy spotkali się w prawdziwych salach wykładowych i uścisnęli dłonie, albo przynajmniej przybili przysłowiowego żółwika. Nasi profesorowie specjalnie dla Was przygotowali bardzo atrakcyjne wykłady. Potraktujcie je jak ulubionych YouTuberów. Oglądajcie nie dlatego, że musicie, ale dlatego, że są ciekawe. Przygotowaliśmy też dla Was bardzo wiele niespodzianek i konkursów z nagrodami, które wcale nie są wirtualne. Życzę Wam dużo radości i poznawania nowych tematów. Pamiętajcie, że wiedza to najważniejsza rzecz, jaką możecie zdobyć w życiu i że wcale nie jest to takie trudne. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam w naszej Akademii w murach, wirtualnych murach Politechniki Opolskiej. Dziękuję. Niniejszym przyjmuję się do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Niniejszym przyjmuję się do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Niniejszym przyjmuję się do społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej. Bardzo serdecznie Was witam w naszej społeczności. Dzień dobry, nazywam się Anna Zatwarnicka, jestem pracownikiem Politechniki Opolskiej, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, a tak dokładnie Katedry Informatyki. Co to dla Was znaczy? To znaczy, że prowadzę zajęcia ze studentami informatyki i uczę ich programowania. Dzisiaj na zajęciach nie będziemy pisać skomplikowanych programów, napiszemy sobie gierkę. To znaczy, ja ją napiszę, a Wy będziecie mogli zobaczyć i później zrobić sobie dokładnie taką samą. Sami albo z pomocą rodziców, starszego brata, być może kuzyna. Gierka będzie bardzo prosta. To nie będzie nic skomplikowanego, nic długiego. Chcę Wam pokazać, jak to działa, jakie w środku są mechanizmy, żebyście zrozumieli, że gry piszą ludzie, starsi od Was, z doświadczeniem, ale można też mieć lat kilka, kilkanaście i napisać sobie całkiem fajną gierkę i mieć radość stworzenia czegoś. Zaczynamy. Żeby napisać grę, musicie mieć środowisko do programowania gier. Środowisko do programowania gier to jest taki program, w którym Wy będziecie pisać inne programy. Kilka programów jest darmowych, kilka jest płatnych. Na początek, jeśli jeszcze nie wiecie, czy to jest coś, co Was zainteresuje, warto zainteresować się takimi darmowymi programami. Jednym z prostszych i taki, który my na Politechnice używamy, gdy odwiedzają nas uczniowie szkół podstawowych i średnich, to jest taki program, który się nazywa Construct. Pisze się to przez C, czyli macie dowolną przeglądarkę, czyli program do oglądania stron internetowych i w tym programie, w wyszukiwarce na przykład Google, wypisujecie cy, ony, sy, ty, ru, cy, ty. I wyskoczy Wam taka informacja, Construct Simulator. No może być, na wszelki wypadek zróbmy sobie samo Construct. A nie, przepraszam, tu źle napisałam. Construct, samo, tak? I wyskakuje Wam taki właśnie silnik gier komputerowych, tłumaczenie z języka angielskiego, takie informacje. Idziemy do tej strony, która nam się tutaj wyświetla jako pierwsza pod to hasło. I trafiamy na taką stronę, ona jest po angielsku, przyda się znajomość angielskiego, albo na przykład mama, tato, albo starszy brat, albo siostra, którzy troszkę angielski znają. Być może Wy znacie świetnie angielski. Angielski w programowaniu się bardzo przydaje. I idziemy sobie, tutaj jest try it now, czyli spróbuj. Klikamy. I tu jest o takiej próbnej, jakby darmowej wersji. Przesuwamy sobie tę stronę na dół. Ja specjalnie pokazuję Wam krok po kroku, żebyście sobie znaleźli całość. I tu mamy uruchom teraz. Po angielsku napisane taki duży, jasno-zielony przycisk. Klikamy i pojawia nam się, ja zamknę okieneczko, że nie chcę, żeby mi tłumaczył tę stronę. I mamy takie środowisko już powoli do programowania. Tutaj są gotowe gierki przedstawione, Kiwistory, coś tam jeszcze. Jak już będziecie zaawansowani w tym programie, można sobie te programiki ściągnąć i pooglądać, jak oni to zrobili. Jest to dostępne, darmowe, można z tego skorzystać. My sobie idziemy i zrobimy sobie nową, prostą gierkę, nowy projekt.
Klikamy na przycisk New Project, czyli nowy projekt. Co to jest projekt? To jest wasza gierka, czyli programik, który trochę napiszemy. Nie będziemy pisać, będziemy właściwie klikać ten programik. Tam są też grafiki, których użyjemy, zasady, które będą rządziły w tej grze, czyli takie mechanizmy. I dlatego potrzebujemy zrobić taki jakby wspólny worek na to wszystko. To jest właśnie projekt. Klikamy nowy projekt i on się nas tu pyta, wyskoczyło małe okienko, jaka będzie nazwa tego projektu. I nazwa projektu to jest nazwa waszej gry. To możemy sobie napisać moja gra. Możemy tutaj dać spację. On się nas jeszcze pyta, jakie będą rozmiary tej gry. Czy ja chcę, żeby ta gra była poziomo 16:9, czy ma być taka w stylu starym, czy ma być portretowa, czy ma być... No różne można sobie gierki wymyśleć i wybrać. My weźmy te domyślne zasady. Jakie będą ilości pikseli, czy poziomo, czy pionowo i czy zaczynamy z takiej okienka do zdarzeń. Powiem wam, co to są te zdarzenia, jak się je stosuje. Wszystkie rzeczy zostawiamy domyślnie, dajemy create, czyli utwórz. W tym momencie powstanie nam plik projektu i na razie dostaliśmy taki dużo dziwnych okienek. Co to jest? Zobaczcie, na środku mamy białą, tak jakby pustą kartkę i tutaj delikatnie widać takie zaznaczone przerywaną linią elementy. I słuchajcie, ja sobie zrobię tak. Nacisnę przycisk Ctrl na klawiaturze i rolką myszy zmniejszę tą białą kartkę tak, żeby była cała widoczna. Dobra, zobaczcie. I tutaj jeszcze suwakami poprzesuwam, tak żebym widziała calutką kartkę naraz. Jeszcze. O, teraz widać. I widać, że jest biała kartka i tutaj delikatnie ćwiartka kartki odcina się przerywaną linią. Widać? Ta biała kartka to jest przestrzeń dla mojej gry. W programowaniu gier to się nazywa room, czyli w tłumaczeniu pokój. Czyli nasza gra będzie się tutaj toczyć. Tylko tutaj. To jest cały tak jakby świat tej gry. On się nie stworzy nigdzie indziej, no bo gierka jest prosta. A ta odcięta część, ta zaznaczona część, czyli 1/4 całego tego mojego ekranu gry, tej karteczki, to jest ten obszar, który się wyświetli jako pierwszy. Czyli jeżeli grę uruchomimy, ona się uruchomi w przeglądarce, takiej normalnej, jak oglądacie Google albo inne strony internetowe, to będzie tylko ten fragment wtedy gotowy. Tylko ten fragment nam się wyświetli. Na inne kawałki będziemy musieli sobie przejść. Także pamiętajcie o tym, jak będziemy umieszczać bohaterów, to warto umieścić ich właśnie w tym obszarze, żeby ich później nie szukać. Co mamy dalej? Mamy po stronie lewej, ja troszkę mylę lewą z prawą, dlatego muszę się pilnować, mamy coś takiego, co się nazywa properties. Properties to znaczy właściwości, własności, czyli takie cechy charakterystyczne. I tu się wyświetlą cechy charakterystyczne tych elementów, na które akurat klikniemy, czyli takich aktualnych, tych, nad którymi teraz właśnie pracujemy. Na razie mamy własności całej naszej gry. Czyli mamy nazwę gry, jaka to jest wersja, różne inne pliki, możemy sobie wpisać swojego maila, jeśli macie, różne ustawienia kolorystyczne. Na razie nie są to rzeczy dla nas ważne, to na razie je zignorujemy. Po drugiej stronie, po prawej, macie takie dwa okieneczka, co zawiera nasz projekt, że zawiera jakieś dziwne miejsca, to są katalogi, czyli takie miejsca na przetrzymywanie plików, takie pudełeczka na pliki. I tu będą różne rzeczy, na razie nic tam nie ma zbyt skomplikowanego, możemy to chwilowo zignorować. Jeszcze jest jedno okieneczko, warstwy. O warstwach będę wam za chwilkę opowiadać, dobra? I tu są jeszcze jakieś różne przyciski, też za chwilkę wyjaśnię ich znaczenie. Co my z tą kartką zrobimy? Na tej kartce będzie chodzić nasz bohater. W ogóle, co to będzie za gra? Zrobimy sobie kosmiczną strzelankę. No to wypadałoby, żeby zamiast nasz kosmita chodzić po białej kartce, żeby chodził po kosmosie, prawda? Będzie ładnie, będzie kolorowo. To zróbmy sobie na tej białej kartce jakiś obrazek. Jak się to robi? Idziemy myszką na tę białą kartkę, czyli na naszą przestrzeń gry, na nasz pokój, czyli po angielsku room, i klikamy, ale nie tym przyciskiem myszy, co zwykle, tylko tym drugim, czyli prawym przyciskiem myszy. Klikamy, pojawia nam się takie menu podręczne, i pojawia nam się taki kawałek z plusikiem Insert New Object. Co to znaczy? Wprowadź, dodaj nowy obiekt. Ten obiekt to mogą być różne rzeczy, za chwilkę zobaczymy jakie. Klikamy
i pojawiają nam się różnego rodzaju obiekty podzielone na kategorie. Co to w ogóle mogą być te obiekty? To mogą być jakieś kawałki programów, tu jest jakiś język JSON, jakiś kawałek XML, mogą być przyciski, mogą być jakieś okienka, jakieś suwaczki, paski postępu, różne elementy, które widzicie w programach i różne elementy, które widzicie też w grach. Nas interesuje, tak mniej więcej po środku, taki dział, który się nazywa General, czyli ogólny. I tu nas interesuje taki kawałek, który wygląda jak taka szachownica, Tile Background, czyli takie tło. Co to w ogóle są te elementy, które tu widzimy? Twórcy tego programu przewidzieli, że będziemy potrzebować takich rzeczy i oni już je dla nas oprogramowali. Czyli my zamiast pisać długi, skomplikowany kod, żeby nasz kosmita mógł chodzić po kosmosie, a nie po białej kartce, to po prostu użyjemy czegoś, co już twórcy dla nas przygotowali. Klikamy sobie na ten Tile Background, dajemy Insert, czyli wprowadź i pojawia nam się taki plusik, troszkę to dziwnie wygląda, może mało intuicyjne. Klikamy gdzie bądź na tej białej kartce, naprawdę gdzie bądź, klikamy i co się pojawiło? Zobaczcie, wyskoczyło na wierzch okienko, ono wygląda jak taki program zwykły graficzny, nie? Mamy różne narzędzia tutaj do grafiki, pędzelki, gumki, kolorki mamy różne, a zobaczcie, ja trochę przesunę, co mamy pod spodem. Pod spodem nam się, no, została ta nasza biała kartka. I teraz ta przestrzeń tu to jest taki zwykły program do edycji grafiki. Czyli my możemy sobie tu dać jakiś obrazek i od razu w tym programie możemy go troszkę poprawić. No to co zrobimy? Idziemy sobie do naszego miejsca, gdzie ja już przygotowałam pewne obrazki. To jest na pulpicie taki folder grafiki. Ja na tym folderze przygotowałam kilka grafik. Możecie zobaczyć, że przygotowałam rzeczywiście coś, co wygląda jak taki ładny kolorowy kosmos, piłeczkę tenisową, taki wybuch i takiego śmiesznego ufolutka, takiego kosmitę. I teraz może słów kilka o grafikach i prawach autorskich, bo to się wam przyda. Kochani, możecie pobierać i używać różnych rzeczy z internetu pod warunkiem, że twórca wyraził na to zgodę. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli kolega w internecie umieścił jakieś fajne zdjęcie, a wy je chcecie wykorzystać, to dobrze uzyskać zgodę kolegi. Należy uzyskać zgodę kolegi. Bardzo wielu twórców umieszcza w internecie różne swoje dzieła. Obrazki, zdjęcia, tła, fragmenty muzyczki, no bo czasami fajnie, żeby gra miała muzyczkę, albo jeżeli macie grę, gdzie jeżdżą samochody, żeby było słychać te jeżdżące samochody. Bardzo dużo potrzebnych rzeczy jest umieszczonych w internecie z licencją, czyli zasadami użytkowania, że są albo za darmo, albo są inne rodzaje licencji, dużo różnych. Niektóre licencje pozwalają na użycie tych plików graficznych albo muzycznych, pozwalają na użycie w celach niekomercyjnych. To znaczy, jeżeli wy robicie gierkę, żeby zobaczyć, czy umiecie, to możecie użyć tych rzeczy, ale jeżeli robicie gierkę, żeby ją sprzedać komuś, to wtedy nie możecie. Warto czytać dokładnie licencję. Jeżeli jesteście młodzi i nie rozumiecie, o co chodzi z tą licencją, to zapytajcie kogoś, kto jest starszy i bardziej doświadczony i wie, dobrze? Jeżeli jest napisane, że grafika jest free, czyli dozwolona do użytku, można z niej korzystać. Niektóre elementy graficzne i pliki muzyczne są takie, że można z nich korzystać pod warunkiem wskazania autora. Czyli w waszej gierce dobrze, żeby gdzieś był jakiś fragment, że grafiki pochodzą od i dajecie imię, nazwisko autora. Wtedy jak najbardziej możecie legalnie używać tych grafik, bo używacie ich zgodnie z zasadami, które autor przekazał. To jest bardzo, bardzo ważne. Ja pobrałam darmowe grafiki. Jest kosmos, jest ludzik, wybuch, może zdążymy zrobić ten wybuch i piłeczka tenisowa. Klikam sobie na ten mój kosmos, to jest duży plik, taki ładny, żeby mi tutaj pasował. Daję otwórz i co się dzieje? Zobaczcie, mam moją grafikę, tutaj ona mi się tak jakby wlała, ten kosmos mi się wlał w ten tekst. Mam tutaj fajne różne mgławice, gwiazdozbiory, bardzo to ładnie wygląda. Jak ja sobie to przybliżę, zobaczcie, to widać każdy pikselek. Mogę ten rysunek zmienić. Mogę zmienić pewną kolorystykę, coś wyciąć. Jeżeli macie taką potrzebę, to ten programik przy okazji pozwala nam na takie modyfikacje. I teraz słuchajcie, jeżeli ja ten obrazek wybieram jako mój obrazek tła, czyli tło na moją białą kartkę,
to niestety nie ma tutaj żadnego przycisku OK, zatwierdź, tak, wybieram ten obrazek. Nie ma czegoś takiego. Po prostu trzeba te okienko zamknąć. To jest troszkę też mało intuicyjne, no ale zamkniemy to okienko i zobaczmy, co się stanie. Zobaczcie. Tutaj pojawiła się taki mały kwadracik z tym naszym obrazkiem, z tym kosmosem, ale tylko fragmentem tego obrazka, a my potrzebujemy cały. No to sobie go rozciągniemy, rozciągniemy, tak maksymalnie na, to za dużo, maksymalnie na całą naszą białą kartkę i parę jeszcze kawałeczków poza. Albo nie każdy potrafi tak idealnie, dokładnie dobrać, wiecie, to też, o, widzicie, mamy tak, mamy pod spodem naszą białą kartkę, i nasz kosmos lekko poza tę kartkę wystaje, bo plik jest odpowiednio duży. Gdyby nasz plik nie był tak duży, nie był taki super dostosowany, to co by się stało? Wyświetliłoby się kilka takich plików koło siebie, tak jak kafelki w kuchni albo w łazience. Czasami to wygląda dziwnie, a czasami bardzo odpowiednio. To zależy od tego, co chcecie uzyskać. Idziemy dalej. Zobaczcie, ja mam teraz kliknięty obrazek. I tutaj w dziale tym własności pojawiło mi się inne informacje, już nie dotyczące gry, tylko dotyczące tego obrazka, elementu, który mam właśnie kliknięty jako taki aktywny, czyli on tu ma takie zaznaczenie, widzicie, takie kwadraciki ma, nie? To jest element mój aktywny. I pojawiło się, jaka jest nazwa tego czegoś, że to jest to tło nasze, takie tile, czyli kafelkowane. Pozycja to jest lewy górny róg i jak jest ujemny, to znaczy, że ja wyszłam poza tę białą karteczkę. Nie martwimy się tym, to nam w ogóle nie przeszkadza. Jaki jest kolor tła, jaka warstwa, różne takie rzeczy. I teraz ważna rzecz jest taka, słuchajcie, nazwa tego elementu to jest nazwa, którą ten program do pisania gierek nam dał. A ja bym chciała, żebyście użyli nazwę własną. I teraz parę słów na temat nazw w programowaniu. Nazwy w programowaniu, za wyjątkiem nazw, które są tytułami, bo na przykład moja gra tutaj widać, że ona ma tu spację w środku, nie, to puste miejsce. Wszystkie inne nazwy, które dotyczą tych w środku rzeczy związanych z programowaniem, czyli są jakby kodem naszym, nazwami elementów, które są w grze, nie są dialogami, czyli tym, co bohaterowie mówią, nie są napisami wyświetlonymi, informującymi gracza, że to jest zamek, a to ściśle tajny klucz otwierający wszystkie bramy zamku, to wszystkie te rzeczy w środku, te bebeszki gry, nazwy nie mogą mieć spacji. Dlatego, że środowisko programistyczne czyta do pierwszej spacji. Nie powinny też mieć polskich znaków, bo te środowiska programistyczne w większości są w języku angielskim. W języku angielskim nie ma sieci G. No to co robimy? Robimy takie nazwy, które składają się z kilku kawałków i albo poszczególne kawałki sklejamy razem, każdy piszemy dużą literą, albo używamy znaczka podkreślenia, wy pewnie mówicie znaczek podłogi. I nazywamy rzeczy precyzyjnie, dokładnie tak jak to, czym są, albo tak jak to, co robią. Czyli jeżeli to jest obrazek tła, to nazwijmy, że to jest obrazek tla, no bo bez polskich znaków, czekajcie, bo to jest, trochę mi palce polazło nie w te miejsca na klawiaturze, obrazek tla, a resztę skasujemy, dobra? Możecie nazwać w ten sposób, z podkreśleniem, widać? To może zostawmy z podkreśleniem, będzie wam łatwiej widoczne i tutaj też zróbmy dużą literkę, będzie bardziej widoczny. Obrazek tła. No to ja teraz daję sobie Enter i już mam wprowadzony mój obrazek tła. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Przechodzimy do fragmentu, o którym wcześniej nie mówiłam. Tu jest po prawej na dole takie okienko, gdzie jest napisane layers, czyli warstwy. Mam nadzieję, że to wygodnie widać. Ja tu jeszcze pomachałam myszą, żebyście widzieli wygodnie. Co to są warstwy? Warstwy to są takie, wyobraźcie sobie, że macie przezroczystą folię, kładziecie jedną folię na drugą i przez przezroczystą folię widzicie, co jest w środku, prawda? Widzicie, co jest pod spodem. A jeżeli na takiej przezroczystej folii coś pomalujemy, to już nie za bardzo widzimy, co jest w środku, ale za to możemy na każdej folii malować coś innego, pewne elementy na jednych foliach przesuwać, na innych zostawiać. To są właśnie warstwy. Starsi z was zapewne znają programy graficzne, które pracują na warstwach, no chociażby takiego popularnego GIMPa, a młodsi, no pokombinujcie z woreczkami od śniadania albo z okładkami książek, to mniej więcej o to by chodziło z takimi warstwami. My tu na razie mamy jedną warstwę, która ma numerek 0. Layer to jest warstwa.
Potrzebować będziemy dwie warstwy. Jedną warstwę, która będzie naszym tłem i ona później zostanie tak jakby zamrożona, żebyśmy jej dalej nie popsuli. I będziemy potrzebować drugą warstwę, na której będzie się toczyła nasza właściwa gra. Ale nazwy Layer 0, Layer 1 troszkę nam się pomylą. Zmieńmy je, zróbmy je takie, żeby były dla nas później zrozumiałe. To jest bardzo ważne w programowaniu, nie tylko gier, nie tylko dla początkujących, ale również w programowaniu, którego uczymy naszych studentów, żeby dobrze nazywać rzeczy. Klikam sobie na tę warstwę i zobaczcie, zmieniły mi się tutaj z kolei po lewej właściwości. Teraz mam właściwości warstwy i mam nazwę, że jest layer 0, to akurat ze spacją. I ja sobie napiszę, że to jest warstwa tła. Warstwa, podkreślenie, tla. Dobra, to jest moja warstwa tła. Zauważcie, co ja teraz mam. Na warstwie tła mam obrazek tła. Patrzcie, jaka ważna różnica. Jakbym nazwała po prostu tło, to teraz bym nie wiedziała, czy mówię o warstwie, czy mówię o obrazku. Dlatego trzeba nazywać bardzo precyzyjnie wszystkie elementy. I teraz co robimy? Zobaczcie, tu jest taki znaczek kółdeczki. To znaczy, czy ja tą warstwę sobie tak zamrożę, tak ją sobie zablokuję, żebym później jej niechcący nie popsuła. No to ja sobie tak zrobię. Zamrażam sobie warstwę. Już jest teraz nie do ruszenia, absolutnie nic z nią nie zrobię. I teraz zrobimy sobie nową warstwę. Czyli zobaczcie, co ja zrobiłam. Jestem tu w tym okienku, gdzie są warstwy. Klikam sobie tym przyciskiem myszy prawym, czyli nie tym, co zwykle, tylko tym drugim. I dodaję sobie na wierzchu nową warstwę, Add Layer at Top, czyli na górze. Czyli zrób mi jeszcze taką foliową warstwę na górze, czyli jakby przykryj mój cały kosmos. Przykryj tą warstwę, którą mam do tej pory. Dodałam sobie i teraz zobaczcie, co się zmieniło. Zniknęły nam te oznaczenia tutaj takie, nie? No musicie uwierzyć na słowo, że ta warstwa się zrobiła, ona jest całkowicie przezroczysta. Ja bym sobie ją nazwała jeszcze, tą warstwę, że to jest warstwa gry. Od razu. Warstwa gry. I teraz jaki jest efekt? Zobaczcie. Mam warstwę tła, która ma numerek 0, to akurat będzie nam później potrzebne. Ta warstwa tła zawiera na sobie ten rysunek kosmosu i warstwa tła jest zablokowana, ma kłódeczkę. Okay? Mam na wierzchu warstwę gry. Warstwa gry kłódeczkę ma otwartą, to znaczy, że ja mogę na niej teraz pracować. Teraz mamy tak, dwie warstwy. Warstwa tła, ta przed chwilką zamknięta przez nas, ma numerek 0, zamkniętą kłódeczkę, to znaczy, że mamy ją zamrożoną, zablokowaną, żebyśmy już nic nie robili z nią, nie popsuli jej. I mamy kolejną warstwę na wierzchu, warstwę gry z numerkiem 1, kółdeczka otwarta. No tej warstwy nie widać, ale jak sobie na nią klikniemy, to zobaczcie, że tu we własnościach, czyli po stronie lewej, we własnościach już macie nazwa, warstwa gry, jaka jest wielkość, jakiś tam poziom przezroczystości. Można tym wszystkim sterować i mieć jakieś warstwy mniej przezroczyste, bardziej przezroczyste, ale to później, dzisiaj tego nie będziemy robić. I teraz tak. Ważne jest, żebyście mieli klikniętą warstwę gry. Może to będzie warstwa, na której teraz pracujemy, dobra? Czyli ja sobie tutaj idę na ten kosmos i sobie pracuję na tej warstwie gry i wszystko jest tutaj super, super świetnie. Co ja będę robić na tej warstwie gry? Umieszczę sobie naszego bohatera. W końcu zaczyna się robić ciekawie. Jak to zrobimy? Jesteśmy na tym naszym kosmosie, na tym naszym pokoju, czyli room. Klikamy sobie znowu to menu podręczne, czyli prawy przycisk myszy. I dajemy insert new object, czyli wprowadź nowy obiekt. Okay? Klikam. Pojawia mi się okienko, już je widzieliśmy. Co to za obiekt będzie, jakiej kategorii? Ja sobie idę tak mniej więcej na środeczek. Tu są różne te obiekty. Do działu general. I teraz zobaczcie, ostatnio używaliśmy tła, tile background, ale tło już mamy. Teraz użyjemy czegoś takiego, co się nazywa sprite. Co to jest sprite? W tłumaczeniach różnych instrukcji, jak robić gierki w języku polskim, to słowo jest przetłumaczone jako duszek. Mi przypomina robaczka. I sprite to jest element gry, który coś robi. Nie tylko wygląda, ale coś robi, ma jakieś znaczenie. To będzie bohater, którym wy kierujecie, wróg, z którym walczycie, samochód, który ma się poruszać i którym bohater jedzie, koń bohatera, lecący meteoryt, skacząca żabka. Jakieś takie rzeczy, które nie tylko wyglądają, ale też zajmują przestrzeń albo, to się tak ładnie nazywa, wchodzą w interakcję
z czymś, czyli wy to możecie kopnąć, dotknąć, coś z tym zrobić, zbierać to, to będzie broń, albo jedzonko, albo serduszka jako siła, albo różne takie rzeczy, dobra? To będzie sprite. Nasz bohater będzie taki typu sprite. Zaznaczamy sobie ten sprite, klikamy insert, czyli wprowadź, dodaj, klikamy. I on się pyta, gdzie wprowadzić, tutaj jest strzałka, pamiętajcie, idziemy na ten górny lewy róg do tego obszaru oznaczonego kreseczkami, bo on się nam wyświetla. Klikam. Co się pojawiło? Pojawiło się znowu znane nam okienko, to z edytorem grafiki, czyli żebyśmy mogli sobie nasz obrazek tutaj dać, ale ono ma kilka innych elementów. Zobaczcie, jakieś animations properties i animations frames. Po co to? W niektórych grach pewne elementy są może nie trójwymiarowe, ale zmieniają swój wygląd. I teraz jeżeli graliście na przykład w Super Mario Bros., taką najbardziej znaną grę chyba z Nintendo, to tamtych dwóch panów szukało różnych monetek. To w ogóle to ratowało księżniczka, ale szukało też różnych monetek i te monetki się obracały. Możecie to samo zrobić, czyli macie pewien element waszej gry, który najpierw wygląda jakoś, za chwilkę wygląda jakoś, kilka obrazeczków macie naszykowanych razem i one będą się tak powtarzały. Czyli możecie mieć na przykład smoka, który ma najpierw skrzydełka zamknięte, potem troszkę otwarte, bardziej otwarte, całkiem otwarte i potem znowu zamknięte. Efekt będzie taki, że będzie tymi skrzydłami machał. Możemy to zrobić, ale no niestety mamy ograniczony czas na dzisiejszy wykład, dlatego ja tylko wam o tych możliwościach wspomnę, a zrobicie sobie być może później sami, jeżeli będziecie chcieli. Ja wyciągam teraz i umieszczę tutaj naszego kosmitę, czyli otwieram folderek z naszymi grafikami, wybieram tego kosmitę, daję otwórz i wyświetla się tutaj kosmita. On jest całkiem duży. I teraz ważna rzecz, słuchajcie. Ten mój obrazek, mam nadzieję, że jest to wyraźnie widoczne, on jest na takim tle w taką krateczkę. Widać takie jakby niebiesko-szare i białe, niebiesko-szare i białe. To znaczy, że mój kosmita jest na przezroczystym tle. To jest dość ważne, żeby był na przezroczystym tle, bo gdyby nie był na przezroczystym tle, to poruszając się po naszym kosmosie, on by był ubrany w taki biały kwadracik. Więc jeżeli macie ochotę zrobić grę dla kuzyna, gdzie bohaterem gry będzie ulubiony kot kuzyna i robicie zdjęcie tego kota na tle kanapy i firanki, to jak tu załadujecie to zdjęcie, to będzie siedział kot i będzie mieć kanapę i firankę. Możecie użyć gumki, tu jest gumka, żeby te kanapy i firankę usunąć i uzyskać samego kota na przezroczystym tle, bo jak nie, to kot będzie wędrował po kosmosie z tą kanapą i z firanką. A nie do końca wiem, czy o to wam chodziło. Dobra, wracamy do tematu. Mamy mojego kosmitę, on jest na szczęście przezroczysty. Mogę mu narysować rzęski, będzie beznadziejnie wyglądać. Dziwnie, tak? No powiedzmy, że to jest mój kosmita z rzęskami. No tylko po to, żeby wam pokazać, że to jest normalny programik graficzny. Taki groźny wyszedł mi. I teraz przypominam, że tu nie ma żadnego guzika OK, zatwierdź, obrazek już jest dobry, wrzuć go do mojej gry. Nie ma czegoś takiego. Po prostu to okieneczko zamykamy. Klik. I pojawił się mój kosmita. Trochę za duży w porównaniu do kosmosu, nie? To ja sobie go zmniejszę. Zobaczcie, tu macie takie guziczki z boku. One są do tego, żeby obrazek zmniejszyć. Więc ja sobie na jeden guziczek nasuwam myszkę. Zmienia mi się wtedy kursor myszy na takie strzałeczki, góra, dół, strzałeczki. Widać? I sobie mogę zmniejszyć mojego kosmita, też niezbyt mały, żeby był taki. O, myślę, że taki będzie akurat. Taki trochę. Dobra. I teraz zobaczcie. Mam klikniętego mojego kosmitę, czyli on jest moim aktualnie aktywnym elementem gry. Idę sobie do okienka Properties, czyli właściwości i mam właściwości tego mojego kosmity. I on się nazywa, że on jest typu sprite. A ja bym chciała, żeby się nazywał ładniej, bo ja się potem zgubię. Będę miała jeden sprite, drugi sprite, trzeci sprite, czyli te elementy gry, które są interaktywne. Nie będę wiedziała, który jest który. No to nazwę go sobie teraz, tego mojego kosmita, jakoś tak ładnie, że to jest mój kosmita. Czyli piszę kosmita. Duża K zrobimy, żebyśmy potem widzieli. OK. I to jest mój kosmita. Mogę sobie tutaj dokładnie jego wielkości użyć, bo jeżeli ja sobie zmniejszam rozmiar kosmity, zobaczcie, że te elementy mi się też zmniejszają. Jakbyście chcieli coś bardzo precyzyjnie, co do każdej kropeczki widocznej na ekranie, czyli co do każdego pikselka zmienić, to możecie to zrobić tutaj, dobra? I teraz zobaczcie, mam mojego kosmitę. I teraz zazwyczaj, jeżeli takie wykłady prowadzimy na Politechnice i uczniowie nas odwiedzają, to ja się wtedy pytam, co nasz kosmita umie robić w naszej grze?
Poprawna odpowiedź jest, że nic. On nic nie umie. On nie umie chodzić, nie umie strzelać, nie umie tańczyć, nie umie mrugać. Nic nie umie. On sobie po prostu w tym kosmosie jest. Tak sobie wisi w tej przestrzeni kosmicznej. Dlaczego on nic nie umie? Bo nie oprogramowaliśmy, żeby coś umiał. Nie dodaliśmy mu żadnych właściwości, nic nie napisaliśmy, nic nie kliknęliśmy. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcecie, by wasz program coś robił, trzeba to napisać. Samo się nie zrobi, dobra? Czyli jeżeli byśmy naszą grę uruchomili, to będzie taki kosmita w przestrzeni kosmicznej i tyle. I można sobie pooglądać, że ładnie wygląda. Nic nie będzie umiał robić. No to zróbmy, żeby coś umiał robić. Niech chodzi w tym kosmosie. Jak to zrobić? Klikamy na kosmitę. Znowu pojawiają nam się własności naszego kosmity, czyli to, co przed chwilką mieliśmy. I teraz uwaga, zobaczcie. Tak mniej więcej w połowie, troszkę poniżej połowy, jest taki fragment. Ja tutaj tak myszką go biorę w kółeczko. Nazywa się behaviors, czyli jakby zachowania. Dobra? Behaviors. I tu jest add, edit, czyli dodaj, albo edytu, czyli popraw. I tu jest taki jakby link behaviors. Klikamy w to miejsce. Dobrze? To jest tak troszkę poniżej połowy, przypominam. Behavior, czyli zachowanie. Klikam w to miejsce. Pojawia się takie okienko. Co nasz kosmita umie robić? Jakie on ma pewne umiejętności, cechy charakterystyczne, takie, wiecie, co my możemy, jak on się może zachowywać w naszej grze. I tu na razie nic nie ma. Nic, bo nic nie zrobiliśmy. Klikamy sobie, jest taki link Add New Behavior, czyli dodaj nowe zachowanie. Klikam na niego i pojawia się cały wybór okienek z różnymi możliwościami. Teraz proszę wszystkiego nie klikać, bo niektóre zachowania do kosmity pasują, a niektóre pasują bardziej do samochodów. Także całkiem na powoli i na spokojnie. Ale możemy sobie pójść troszkę niżej. To jest też podzielone na rodzaje. Dział ogólny, a my idziemy sobie do działu movement, czyli takie jakby poruszanie się. I tu mamy pierwszą ikonkę, takie kółeczko ze strzałkami dookoła i podpis, że to jest 8 direction. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nasz kosmita będzie mieć tę umiejętność, to będzie się poruszał w 8 kierunkach. Strzałkami, na klawiaturze. Co to znaczy w 8 kierunkach? Góra, dół, lewo, prawo, to są 4, a pozostałe? Tu jest narysowane, że też na skos będzie umiał. Czyli jak naciśniecie strzałkę dolną i w lewo, to będzie tak na dół i w lewo się poruszał. No to klikamy sobie na to. Pamiętajcie, to są gotowe, przygotowane przez twórców tego programu kawałki programików, które wy używacie, a nie musicie wy ich pisać mozolnie, tylko już są gotowe do użycia. Klikamy na to 8 direction, czyli żeby się nasz kosmita poruszał w 8 kierunkach. Klikamy add, czyli dodaj do jego umiejętności. Klik. I teraz tak, nasz kosmita już umie poruszać się w 8 kierunkach. Sprawdźmy, czy nasz bohater rzeczywiście umie się poruszać w 8 kierunkach. Żeby to zrobić, zobaczcie, tu mamy taki przycisk play, preview, tak naprawdę mamy kilka przycisków. Możemy nacisnąć, zobacz mój projekt, czyli całą moją gierkę. Klikamy i załadował się nasz kosmos w nowym okienku przeglądarki, w takim okienku wyskakującym i załadował się nasz ludzik. Sprawdźmy, czy ludzik umie chodzić. Naciskam boczny przycisk na klawiaturze. Patrzcie, idzie. Idzie w lewo, idzie do góry. Troszkę się śmiesznie przy tym obraca, ale radzi sobie. Ale zobaczmy, sprawdźmy, czy on dobrze się porusza. Pamiętajcie, że to, co wyświetlone jest teraz, to jest 1/4 naszego pokoju do gry. 1/4 tego rooma, tej białej kartki na początku. Czy nasz kosmita może przejść na resztę, na pozostałe obszary? Sprawdźmy. Idziemy, idziemy, idziemy. Zniknął. Sprawdźmy, czy wróci. Wrócił. Możemy zakładać, że poszedł na resztę tych obszarów, ale kamera nie poszła za nim. Zobaczcie, nasz kosmita idzie też poza naszą białą kartkę. Umie wrócić, nie przepadł tam. Ale tak też nie powinno być. Musimy troszkę poprawić zachowania naszego kosmity. Jak to robimy? Zamykamy sobie to okienko naszego podglądu. Dobra, klikamy. Wracamy do naszej gry. Klikamy na kosmitę. Idziemy tutaj do tego działu behaviors, czyli zachowania. I zobaczcie, co nam się tu pojawiło, że ta umiejętność chodzenia w 8 kierunkach, to ona ma pewne takie tutaj wartości. To są nazwane parametry.
Możecie je zmieniać. My nie potrzebujemy tego zmieniać. Zależy nam, żeby nasz kosmita chodził w 8 kierunkach, ale jakbyście robili bardziej zaawansowane gry, na jednym poziomie możecie mieć prędkość kosmity 200 pikseli na sekundę, a na drugim większą, bo jakieś supermocy dostał. Można tym modyfikować, bardzo dużo ma możliwości. Ale nas interesuje to okienko pod spodem Add Edit Behaviors, to już klikaliśmy, klikamy jeszcze raz i pojawia nam się, co nasz kosmita już umie. No to umie chodzić w 8 kierunkach, ale musimy mu dorzucić, dołożyć jeszcze przynajmniej dwie umiejętności. Więc klikamy dodaj nowe zachowanie, dodaj nowe umiejętności kosmity, czyli Add New Behavior. Znajomość angielskiego się bardzo przydaje w programowaniu. Idziemy sobie jeszcze niżej i zobaczcie. Tu mamy w dziale ogólnym, general, coś takiego, co się nazywa Bond to Layout. Co to znaczy? To znaczy, żeby kosmita nie wychodził poza tę białą kartkę, którą mieliśmy na początku, czyli żeby nie wychodził poza przestrzeń naszej gry, czyli poza ten pokój, poza room. Klikamy mu, Bond to Layout, dajemy Add. OK. I przy okazji dajmy jeszcze jedną możliwość, jeszcze jedno zachowanie mu dajmy. Jest coś takiego, co się nazywa scroll to, czyli to jest tak, żeby kamera śledziła naszego kosmita. Czyli jeżeli kosmita pójdzie sobie tam, gdzie już ten obszar nie jest wyświetlony, to żeby kamera poszła za naszym bohaterem i żebyśmy widzieli, że on tam gdzieś eksploruje inne rejony kosmosu. Dajemy Add. Mamy wszystkie trzy. Czyli tak, umie chodzić w 8 kierunkach, nie wyjdzie poza nasz pokój, a kamerka pójdzie też na inne obszary, które akurat tu nie są wyświetlane. Ok? Zamykam to okienko. Uruchamiam jeszcze raz. Czekamy chwilę, aż się załaduje. Sprawdzamy. Tu, patrzcie, już nie umie tam pójść. Tu też nie umie pójść. Czyli dobrze trzyma się warstwy. Bond to layout, który daliśmy, znaczy przywiąż jakby do brzegów. I zobaczcie, umie chodzić po reszcie kosmosu. No teraz to już całkiem fajnie wygląda. Czyli mamy kosmitę, który umie się po kosmosie poruszać. Co możemy zrobić jeszcze? To jest pierwszy krok. Mamy ludzika, chodzi po kosmosie. Wiemy, że jakbyśmy mu nie oprogramowali tego chodzenia, to by nie umiał. Wiecie już teraz, że pewne elementy, jeżeli chcecie, żeby wasza gra miała, trzeba je po prostu dodać do gry, bo samo się nie zrobi. Co możemy zrobić jeszcze? Chciałam wam jeszcze powiedzieć na temat zdarzeń. Co to są zdarzenia i jak je oprogramować? Żeby to zrobić, to musimy sobie zamknąć nasze okienko i przejść do tego okienka jeszcze głównego i troszkę o tych zdarzeniach muszę wam powiedzieć, co to takiego jest. Zdarzenia w programowaniu to jest pewna akcja, którą można wykonać w odpowiedzi na coś, co zaszło. Co może być zdarzeniem? Tak najlepiej będzie obrazowo. Zdarzeniem jest naciśnięcie przycisku myszy. Czyli jeżeli naciskacie przycisk myszy, to jest pewne zdarzenie, zaistniało pewne zdarzenie, w tym przypadku akurat sprzętowe, programowe też mogą być, i w odpowiedzi na to zdarzenie być może będzie zrobiona pewna akcja. Ale teraz uwaga, żeby było ciekawiej, to tych zdarzeń jest strasznie dużo, bo możecie mieć naciśnięcie przycisku myszy, zwolnienie przycisku myszy, podwójne kliknięcie, a w ogóle to lewego przycisku, środkowego, rolki, naciśnięcie przycisku P na klawiaturze, naciśnięcie przycisku O na klawiaturze. Dużo różnych zdarzeń jest. I teraz w zależności od tego, który program jest programem aktywnym w systemie operacyjnym i które zdarzenie zaszło, tak będzie to zdarzenie realizowane. Czyli na przykład kliknięcie myszy tu ma troszkę inne znaczenie i inaczej jest obsługiwane niż kliknięcie myszy w innym programie. Ok? I my tu musimy też zrobić pewne zdarzenia. Jakie zrobimy zdarzenia? Zrobimy takie zdarzenia, żeby nasz kosmita mógł celować do jakichś asteroidów i mógł je potem rozwalić. Pewnie tego nie zdążymy zrobić, ale przynajmniej jakiś mały kawałek zdążymy. Teraz zobaczcie, jeżeli mamy naszego kosmitę, on chodzi na klawiaturkę, w sensie na strzałki klawiatury, możemy zrobić, żeby śledził, celował w te asteroidy za pomocą myszy. Czyli efekt będzie taki, że jedną rękę mamy na klawiaturze i klikamy przyciskami, drugą rękę mamy na myszy i kosmita szuka nam wtedy, gdzie są te asteroidy, które ma rozbić i bez problemu wtedy możemy jakby obie rzeczy naraz robić. Jak się takie celowanie robi? Trzeba pójść do czegoś takiego, tu jest taka zakładeczka Event Sheet, co to znaczy? Event to są zdarzenia, a to drugie słówko znaczy, że to jest kartka, czyli to jest kartka ze zdarzeniami. Tu zaczynamy troszkę więcej programowania mieć, więc dla młodszych z was może to być troszkę skomplikowane. Natomiast
osoby, które mają 12-13 lat, bez problemu sobie powinny z tym poradzić. Okay? Młodsi być może będą mogli poprosić o pomoc starsze rodzeństwo albo rodziców. Klikamy sobie tutaj na tą zakładkę z obsługą zdarzeń. Klik. I mamy coś takiego, że to jest puste i co tu można zrobić. Dodajemy sobie add event, dodaj zdarzenie. I teraz słuchajcie. Każde dodanie zdarzenia robi coś takiego, jeśli zaszło coś i coś, to jest pierwsza część zdarzenia, samo wystąpienie zdarzenia, ale zazwyczaj my potrzebujemy drugiej części, to wtedy zrób to i tamto. Okay? Jeśli upuszczę talerz na podłogę, to będzie rozbity na kawałki. Jeśli kliknę myszą, to chcę, żeby mój bohater obrócił się w stronę myszy. Jeśli nacisnę przycisk spacja, to pojawi mi się puste miejsce między słowami. Zawsze jest coś, co zaszło i efekt, który chcemy później, taką właśnie reakcję. Okay? Nasze zdarzenie, żeby bohater się obracał w stronę myszy, będzie troszkę mało intuicyjne, bo ono wygląda tak. Jeśli system, ten nasz program do pisania programów, ten konstrukt, wykryje ruch myszy, to wtedy zrób coś i coś. Ale uwaga, zanim my to zrobimy, pozwólcie, ja to zamknę, musimy sobie dodać jeszcze jeden element do naszej gry. Musimy sobie dodać obsługę myszy. Bo nasz program na razie w ogóle nie wie, że w ogóle możemy z myszy korzystać. Klawiaturę ma domyślnie, ale myszy już nie. Więc idziemy sobie tutaj do naszego jej przestrzeni, to jest layout 1. Idziemy sobie do niej, klikamy sobie na ten kosmos, tak normalnie jak dodawaliśmy kosmitę i dodamy sobie myszę. Dodajemy insert new object, czyli dodaj nowy obiekt, ale idziemy sobie kawałek dalej, czyli nie do działu general, gdzie był ten nasz robaczek i nasze te tło takie kafelkowane, tylko idziemy sobie do działu input, czyli wejścia, czyli jakimi urządzeniami możemy sterować w naszej grze i dodajemy myszkę. Gamepada można dodać, jakbyście chcieli. Dajemy insert, czyli wprowadź i zobaczcie, mysza nam się tu nie pojawi, bo ona jest takim elementem sprzętowym, bardziej do takim bebeszkiem naszego programu, ale tu się pojawiła, widzicie? Nawet się pojawiło okienko, które mi tu wprost mówi, że jest tu mysza. Teraz jest dla nas dostępna do programowania. Wracamy do naszego okienka Event Sheet, klikamy dodaj nowe zdarzenie, klikamy i nasze zdarzenie będzie wyglądało tak. Jeśli system wykryje jakiś ruch, czyli klikamy po kolei, tak jak mówimy, jeśli system, klikam na system, next. I tu jest takie mało intuicyjne, taka funkcja every tick. Ją trzeba kliknąć, czyli jeżeli wykryje jakiś ruch, dajemy next, to nasz system już pierwszą część zdarzenia zrobił. Jeśli system wykryje jakiś ruch, to co wtedy? Jak tak zostawimy, to nic wtedy. Zdarzenie zostaje zewidencjonowane, w sensie wiemy, że wystąpiło, ale nie mamy żadnej akcji, która za nim się kryje. Musimy mieć akcję, tą drugą część, to wtedy zrób to i tamto. Dlatego klikamy tu obok, jak najedziemy myszą, to się pojawi, to wtedy dodaj akcję do tego zdarzenia, które zaistniało. Dodajemy akcję, czyli tak, jeżeli system wykryje jakiś ruch i teraz będzie akcja, to naszego kosmitę, next. Ustaw na pewną pozycję. To jest taka opcja set angle toward position. Czyli ustaw naszego kosmitę tak jak to, co spowodowało ruch myszki. Set angle toward position. Dajemy next, czyli następny kawałek. Klik. I on się pyta, jaką pozycję. I teraz wszystko na ekranie jest w takim, o to się nazywa, układzie współrzędnym XY. Czyli tutaj jakby na dole mamy oś x-ów, na górze y-ków, troszkę na odwrót niż w matematyce, bo 0, 0 jest w lewym górnym rogu. Nas to nie interesuje tak naprawdę, gdzie jesteśmy i jakie to są pozycje. My mówimy mu tak, idź tam, gdzie jest mysza, przeczytaj, jaką pozycję ma mysza i do takiej pozycji się tu obróć nasz kosmito. Czyli tak naprawdę robimy coś takiego. Mouse, on nam podpowiada, nie? Czyli idź do myszy, mouse. Kropka x, czyli weź sobie takiego x'a, jakiego ma mysza. Okay? Czyli na pozycji x, weź sobie pozycję x z myszki, czyli dokładnie tam, gdzie jest myszka na x'ie. Mouse po angielsku pisane, mouse, z kropeczką, tu jest kropeczka. Mouse, kropka x, koniecznie ważna kropeczka, nie przecinek. I x, a nie tam co innego, dobra? I to samo z y'kiem. Mouse, przepraszam, literówkę zrobiłam. Kropka y. Nie jakieś absolute x, absolute y, tylko y. Dobra? Czyli co tutaj będzie? Tak naprawdę będzie, że
nasz kosmita obróci się dokładnie w stronę myszki. Dokładnie w stronę myszki, wszystko jedno, gdzie ta myszka jest. I dajemy dan, czyli zrób. Możemy sobie teraz nasze zdarzenie przeczytać. Jeżeli system wykryje jakiś ruch, to jest ta pierwsza część, jest taka mało intuicyjna, to wtedy kosmita, weź ty się obróć tam, gdzie jest mysza. OK? Spróbujemy, czy zadziała? Spróbujemy. Uruchamiamy nasz projekt, troszkę potrwa, zanim się załaduje. Mamy naszego kosmitę, chodzić po kosmosie możemy, ale zobaczcie teraz, co on będzie potrafił. O, widzicie, jak fajnie się obraca? I kółeczka może kręcić. Czyli już fajnie nasz kosmita może chodzić i szukać tych asteroidów. I teraz tam była taka opcja set angle toward position. To angle to jest tu taki celowniczek, on ma w środku brzuszku. Czyli on się ustawia jakby środkiem brzuszka na te rejony, gdzie jest myszka. I to już jest bardzo fajny kawałek, który może nam tutaj pokazać, jakie są możliwości naszego programiku. Jeżeli macie ochotę następne elementy programu napisać, zachęcam Was do zrobienia tego samodzielnie. Program Construct w tej wersji, zobaczcie, jest uruchamiany w przeglądarce. Absolutnie nic nie trzeba instalować. Jedyny problem to, gdybyście chcieli zapisać swój projekt, to nie można go zapisać na dysku, tylko zapisać można na odpowiednie platformy, takie dyski sieciowe, czyli na dysku Google'a albo OneDrive Microsoftowy, tego typu rzeczy. Ale jeżeli będziecie chcieli, można pobrać starszą wersję programu Construct, wersję drugą, to jest wtedy programik, który pobieracie normalnie na swój komputer, albo sami, albo być może starsze rodzeństwo, albo rodzice Wam pobiorą i zainstalują. Wtedy można uruchamiać programiki u siebie z dysku lokalnie. Bardzo dużo jest instrukcji, zarówno na stronie producenta tego programu Construct, jak i na YouTubie, jak zrobić sobie różne fajne, proste gierki. Są przygotowane grafiki przez twórców tych gierek, tylko korzystać. Większość jest w języku angielskim, niektóre są w sumie w żadnym języku, bo autor filmiku na YouTubie pokazuje Wam tylko, jak klikać, gdzie klikać, co wpisywać i Wy możecie po prostu robić dokładnie to samo. Bardzo ważne są też różne tutoriale, które są na stronie producenta. Część jest w języku polskim, część jest w języku angielskim. Jedyne ograniczenie, jakie ma Construct dla Was do użytku w wersji darmowej, gdybyście chcieli skorzystać, to jest takie, że tych zdarzeń nie możecie mieć więcej niż 100. Jakbyście chcieli zrobić bardzo skomplikowaną gierkę, taką bardzo dużą, złożoną i chcecie mieć tych zdarzeń bardzo, bardzo dużo, to wersja darmowa już na to nie pozwala. Wtedy wyskakuje okieneczko, że prosimy bardzo kupić taką gierkę. Ale moim celem jest pokazanie Wam, że da się napisać prostą gierkę, nie tylko być użytkownikiem gier, ale też twórcą, że to jest bardzo ciekawe, że to jest bardzo zajmujące, że wypada bardzo dobrze znać angielski i że jest to bardzo twórcze, taki dużo radości potrzebuje. Można sobie samemu grafiki przygotować, samemu przygotować muzyczkę i zrobić taką bardzo, bardzo, bardzo własną grę, do czego Was bardzo zachęcam. Dziękuję.